Tak, poprosimy. Czwarty. Ale przepraszam, muszę powiedzieć, bo sobie pomyślałam, że to dziwne, że jestem trzecią poetką tu, bo zawsze mi się czwórki trafiają. Ale więc doczekałam się tej czwórki. Ja myślałam, że jest pani czwartą. A czasami tak, było tak, że właśnie jedna osoba wypadła? Było takie tak wrażenie w międzyczasie, co my żeśmy się za to zastanawiali, czy jednak się nie odbyło jedno spotkanie jakby poza naszą świadomością. Ale to nie znaczy, że nie było ważne. Tak? Aha. W sensie metafizycznym. Tak? Było spotkanie, o którym nikt nic nie wie, ale my żeśmy zdawali sobie sprawę, że być może, dlatego ja się dzisiaj zawahałem, bo w końcu nie podaliśmy do wiadomości, że było już jedno spotkanie, na które nikt nie został zaproszony. Właśnie, to był taki plan. To kto się spotkał? No właśnie nie wiem. Ale skoro miało być na pewno. No to wygląda. No to czwarty wiersz z tego cyklu Szamani i Namadzi. W szklanej wieży porcelanowa lalka śpiewała. A koło zatoczą ptaki i przez moje niebo przepłyną. I uwiją gniazdo w głowie człowieka, skrytego pod moją jasną skórą. I będą tam żyć, będą się gzić, będą śnić. I po prostu będą. I gdy zły człowiek przyjdzie, lub ten dobry stanie się zły, ptaki zatoczą koło, a potem odfruną. A gdy nie uradzą czyichś drwin, z grzbietu je zrzucą. Ale czerpanej ze mnie czułości nie opuszczą. Ukryją w szarych piórach i przed wiosną żadnego nie zgubią. Dziękuję bardzo.